Z odsetkami wyjdzie prawie 70 tysięcy złotych. Na tyle sąd pracy w Pile wycenił krzywdy, jakich przez lata doznawała od swojego szefa sekretarka wójta w gminie Kaczory. Kobieta wygrała proces o mobbing, podczas którego sąd uznał, że była przez wójta dręczona, poniżana, inwigilowana, upokarzana na oczach innych współpracowników. W swojej małostkowości wójt posunął się nawet do tego, że zobowiązał swoich urzędników do postawienia przed domem mobbingowanej znaku zakazu zatrzymywania się i postoju. Artur Zakrzewski. Energii w sobie, nie mogłam spać. Bałam już tak okrutnie głowa, że właściwie nie było dnia, gdyby ta głowa mnie nie bolała. Leżałam w łóżku, potrafiłam przejść z pracy i spać do następnego dnia. Dochodziło do mobbingowania tego pracownika. Co to znaczy? W tym przypadku? W tym przypadku polegało to na działaniach polegających na długotrwałym poniżaniu bądź dręczeniu pracownika. Chodziłam do psychologa, chodziłam tutaj do pani doktor. Jadłam takie zwyczajne tabletki uspokajające, ale jak to się pogłębiło, to wylądowałam po prostu w szpitalu. Leżałam na intensywnej terapii. Migrena, depresja, tętniak. Miałam niedowład lewej całej strony. Co stwierdzili biegli, jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne? Z opinii biegłych, które leżały u podstaw wydanego wyroku, wynikały związek pewnych zachowań o charakterze mobbingowym z doznanym przez tego pracownika uszczerbkiem na zdrowiu. Panie wójcie, zdaniem sądu zrujnował pan zdrowie swojej pracownicy. Wie pan co, nie znam ja jeszcze orzeczenia sądu, dlatego że dopiero coś zwrócimy się o uzasadnienie. Dziwne to dla mnie to jest, wie pan, że sąd tak to uznał. Edyta Suśniak była asystentką wójta. W urzędzie pracowała 10 lat. Szykany ze strony przełożonego miały się zacząć, gdy w gminie powstało stowarzyszenie ekologiczne. Wójt mnie po prostu przesłuchiwał zwyczajnie. Czasami nawet mówił, a może ty nawet nie wiesz, że ty utrzymujesz kontakt z tym człowiekiem czy z tym. I to trwało na przykład godzinę. Często było tak, że płakałam. Nie pozwolił mi wyjść, musiałam siedzieć do końca. Tak to wyglądało. Taki chyba najgorszym momentem w tym wszystkim to było to, jak nie wpuścił mnie właśnie do pracy, bo przyjdzie z wakacji. No okazało się, że byliśmy z tymi ludźmi, z którymi powinniśmy być na tych wakacjach. Odepchnął mnie od drzwi i powiedział, że nie wejdzie. Że... Tak, pani jest zdania, że a, zarzucał jej pan to, że się kontaktuje z ludźmi, z którymi panuje po drodze, czyli między innymi z tymi ze Stowarzyszenia Ekologicznego. Nie, tego nigdy nie zarzucałem. Wiesz, że przesłuchiwał ją pan w tym względzie. A? Tak. Ale pan mówi więcej, wie pan co, przepraszam bardzo, bo taki zarzut... Że potrafił pan ją trzymać przez 2 godziny pod zamkniętym gabinetem. Dlaczego pan to robił? Wie pan co, wszystko, osoba, która donosi na wójta, że wójt ją mobbingował, to ma prawo powiedzieć wszystko chyba w ten czas, prawda? Tyle tylko, że to, co powiedziała, za wiarygodne uznał sąd. Mówi więcej o tym między innymi, że wójt nie tylko przesłuchiwał i dręczył, ale też inwigilował. Wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że tak naprawdę ten człowiek obserwuje mnie wszędzie, nawet w dzień, w nocy. Jeśli wiedział, kto był u mnie na przykład na imieninach, no to było to wieczorem, więc kogoś miał, kto obserwował mnie również wieczorem, prawda? Także nie było to mnie, byłam, nie wiem, bałam się, byłam zestraszona. Miała miejsce inwigilacja wprost, bo dowiadywali się, ludzie mówili, że nawet ważni, niektórzy radni, zeznawali w sądzie, że widywali panią Edytę u mnie. Pan miał tu podobno punkt obserwacyjny. I sprawdzał pan, kiedy pani Edyta do sołtysa przyjeżdża? Nie, to nie. Nic nie wiem. Pan był w opozycji do wójta, nie? No ale dużo ludzi jest w opozycji i nic im się nie dzieje. Chyba można być w opozycji.
No ale w przypadku pani Edyty, tak ona przynajmniej twierdzi, niekorzystnie wpłynęło to na jej pracę. No wiem o tym, że niekorzystnie to wpłynęło, ponieważ no, była gnębiona z tego względu, że tu przebywała w ogóle w tym domu. Panie, to naprawdę, ale może pani na mnie się wie, może to kiedyś powiedziałem, naprawdę nie. Oni połowę sobie jednak pan powiedział. Tak. Co? To jednak pan powiedział. Nie. Aha. Nie, panie Edyto, nie powiedział o pani. Czy Edyta Suśniak była jedyną osobą w urzędzie, której wójt miał dobierać znajomych? Okazuje się, że nie. Przez wójta miałem zakazane spotykać się z moim kolegą. Który? Z jednym kolegą, który był, jest emerytem wojskowym. I nie mogę... I miałem. Działał w stowarzyszeniu? Też. I miałem zastrzeżone, że z tym człowiekiem nie ma się spotykać. Ta sytuacja, pani Sienkiewicz, zamówiliśmy drzwi do domu, miała zakład stolarski. No i pan wójt się o tym dowiedział. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że pani Irena jest w stowarzyszeniu ekologicznym. No i sobie tam, jakim prawem zrobiłam tej pani drzwi. Nie wiedziałam, o co chodzi. Mówię, no że wiem, że dobrze robi tą stolarkę i po prostu dlatego u niej zamówiliśmy. No to powiedział, że sobie nie życzy, że takie sytuacje muszą być konsultowane z nim. Pani Reno, pani Edyta twierdzi, że po tym jak kupiła u pani drzwi, miała nieprzyjemności w pracy ze strony wójta. Myśli pani, że to jest możliwe? No wie pan, w naszej gminie jest wszystko możliwe. Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ ja jestem takim personą non grata w oczach wójta i w oczach obecnie nie całej rady, ale większości rady. Proszę pana, pan myśli, że co, że u niej są prześladowani ludzie ze Stowarzyszenia Ekologicznego? Ja zatrudniam tutaj, wie pan, rodziny, ludzi, którzy działają w Stowarzyszeniu Ekologicznym i tutaj połowa urzędu jest zatrudnionych właściwie osób, których nowy przychodzą, które mają związki z ludźmi, albo rodzina bliska, albo w jakiś inny sposób spowinowani są. Dzień dobry. Artur Zakrzewski, TVN24. Proszę pani, pan wójt mówi mi, że w urzędzie pracuje bardzo wiele osób związanych z ludźmi ze Stowarzyszenia Ekologicznego. Pani jest jakoś związana? Nie, nie jestem związana. No może to pani? Nie. Rodzinnie, nie? Nie. Niestety, przykro mi. Proszę? A pani kasjerka? Też kiwa z urzędu? Nie. A pani jakoś związana ze Stowarzyszeniem Ekologicznym? Proszę pani? Nie. A pani związana jest z kimś ze Stowarzyszenia Ekologicznego? W ogóle? Nie, bo jestem nowym pracownikiem. Jak diabeł święconej wody wszyscy o tym stowarzyszeniu, nie? Ale jest dlaczego? Nie wiem. Nie, no po prostu... Po prostu trudno potwierdzić słowa wójta. Na razie pewne jest to, że sąd zaszykany wójta zasądził na rzecz Edyty Suśniak ponad 40 tysięcy złotych. To płaci w takim przypadku, bo został pozwany zakład pracy, ale winny jest wójt, wykazało to postępowanie. Wyrok dotyczy pracodawcy, gdyż takie są zasady obowiązujące w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracownika. Płacić zatem będzie Urząd Gminy Kaczory. Nie ma żadnej możliwości prawnej, żeby personalnie, finansowo odpowiadał ten, kto spowodował te szkody wobec pracownika? Niewątpliwie w tym postępowaniu takiej możliwości nie ma. Dopuszczał pan w ogóle możliwość, że zapłaciłby pan ze swojej własnej kieszeni te pieniądze? A nie wiem, dlaczego takie pytanie pan w ogóle zadaje, bo tak panu o to chodzi, żeby tutaj... No nie, no bo panu o to chodzi, żeby właśnie zgnębić wójta, czy panu chodzi o co teraz? Wójt mówi, no kto będzie płacił, to zobaczymy. Sąd mówi, że pracodawca został pozwany, a pan co o tym myśli jako radny? Czyli pan, no mam nadzieję, że wójt jest mężczyzną i na tyle będzie potrafił za własne błędy zapłacić z własnej kieszeni, a nie zapłacą wszyscy mieszkańcy, bo czyli jeżeli zapłaci to urząd gminy, będzie to z budżetu wspólnego mieszkańców, no to każdy, kto płaci w tej gminie podatki, będzie płacił tą karę, czy tą grzywnę, jeżeli to będzie. A wiadomo, że nie mieszkańcy mobbingowali pewne osoby, tylko robił to pan wójt. A myślę, że skoro w zeszłym roku zarobił w gminie 197 tysięcy złotych, jest najdroższym wójtem w Polsce, no to masz czego to wyłożyć. Czy pan zdecydowałby się ponieść jako pan Brunon Wolski wójt odpowiedzialność za to i wyjął pieniądze, czy wypłaciłby pan tej kobiecie pieniądze gminne, czyli pieniądze podatników? Co znaczy, ja powiedziałem panu, że o tym wszyscy będą wiedzieli, jakie rozstrzygnięcia podejmiemy. I mieszkańcy będą wiedzieli, i rada będzie wiedziała, a co myślę, na razie nic nie myślę, bo myślę, że nie będzie takich pieniędzy płaconych. Że to nie będzie. Tak.
tak. Artur Zegrzewski, Kaczory. Oczywiście wójt, jak każdy człowiek, ma prawo się bronić, by oczyścić swoje dobre imię. Ale coś mi się wydaje, że pan wójt ma ciężką rękę do ludzi i to, co jemu wydaje się normalne, dla wielu może oznaczać przekroczenie norm, jakie powinny obowiązywać między przełożonym a podwładnym.